nietypowego, bo słuchajcie, w środę wyjątkowo ten ostatni webinar, niestety, który miał odbyć się w poniedziałek, musiał być przełożony na środę. Za co oczywiście ja przepraszam, bo to była moja wina, a nie Jolanty. Po prostu jak to ci właśnie tłumaczyłem Jolancie po raz kolejny, utknąłem w kościele. Zdał. Poważny człowiek, żywcem do nieba pójdzie. A my Dokładnie. zatem mamy webinar w środę, a ja mogę w poniedziałek pojechać do Castoramy. Haha. Ja od razu powiem, że wszyscy, którzy mają dzieci i mieli komunistów w domu, to wiedzą, o co chodzi. O co Tak, chodzi? I pójdą dokładnie. żywcem do nieba. Tak więc może tak być. Dobra, dajcie tylko nam znać w komentarzach, czy nas widać, słychać, czy wszystko działa. Tak, żebyśmy wiedzieli, że jesteście po tej drugiej stronie i nie gadamy do siebie, bo różnie bywa. Super, słuchajcie. Więc, moi drodzy, ostatni webinar, ósmy z cyklu. I teraz tak, poprzednie części, bo nie każdy był na tych poprzednich częściach zapewne, można obejrzeć na internecie i linki do nich podeślemy. Wszystkie nagrania są na YouTubie. Jak ci, którzy byli u nas wcześniej, wiedzą, że w każdej części była literka, tak jak na ulicy Sezamkowej. I ta literka, każda z tych literek, tak, zbiera się w jedną całość i jest to hasło. Hasło do czego? Do certyfikatu, ponieważ wystawiamy certyfikat za cały kurs. Kurs trwał 10 godzin i zbierając te literki, słuchajcie, dzisiaj dostaniecie link do certyfikatu, gdzie będzie można wpisać to hasło i sobie ten certyfikat pobrać. Wpisać swoje imię i ten certyfikat się pobiera w PDF-ie. Natomiast jeżeli oczywiście nie macie wszystkich literek, to po pierwsze, można zajrzeć sobie, znaczy są dwa sposoby. Można zajrzeć sobie na YouTube'a i resztę literek dokompletować. Wszystkie webinary są ponumerowane, nagrania, albo możecie podjąć wyzwanie i napisać test, który przygotowała dla Was Jolanta i który udostępni na zakończenie tego webinaru. Prosty, słuchajcie, Dokładnie. test. I po rozwiązaniu tego testu, jak zaliczy Wam go Jola, jak prawdziwa, wyrasowa nauczycielka, tak, ile zalicza? 70%, tak? Niech to będzie. No tam O, jest. tylko nie 30, jak na studiach. Dobra, Jak na maturze, 30. na maturze, tak. Nie, Nie, no to ma. 50 trzeba mieć na dwójkę, 50 trzeba mieć. Dobra, Tak chyba jest w systemie oceniania. tak, to słuchajcie. Nie, 50 połowa to na trójkę. No, ale dobra, słuchaj, to te No dobra. 50, 60% zaliczenia, słuchajcie, wtedy dostaniecie od Jolanty link oraz hasło, tak? Czyli Tak raczej link jest. możecie sobie zapisać, chociaż pewnie Jolanta też będzie wysyłać link, ale przede wszystkim Będę. hasło do pobrania certyfikatu. I tak można zdobyć certyfikat z 10-godzinnego szkolenia. Pamiętajcie, że te nagrania są dostępne na YouTubie zupełnie za darmo, na kanale Mentor Systemy Audiowizualne i tam też można to wszystko jeszcze raz przejrzeć, podejrzeć i jakby sobie ten kurs przejść ponownie. Dobra? To chyba pora na to, żebym tą literkę powiedział. Tak, dzisiejszą do kompletu. Łukasz, będą karty pracy jak najbardziej i będzie jeszcze dzisiaj taka niespodzianka w ogóle, ale to o tym później też powiemy, tak? Więc musisz dotrwać do końca webinaru, bo zawsze tak było, Tak jest. że na koniec webinaru byliśmy. Więc Jolanta, powiesz literkę, no bo to w sumie taka twoja literka. No to jest moja literka, także dzisiaj literka J jak Jolanta, więc korzystajcie, to ostatnia literka do kompletu, żeby zgarnąć nasz ulubiony certyfikat. No dobra. Pamiętajcie, J jak Jolanta. Było Dokładnie. S jak Sylwester, było po drodze, ale nie ma to jak J jak Jolanta. Dokładnie. Zdecydowanie wygrywa. Dobra, i słuchajcie, dzisiaj tak naprawdę przygotowaliśmy dla Was taki webinar poświęcony rozszerzeniom Kodiroki, ponieważ Kodiego można rozszerzać o dodatkowe czujniki i inne rzeczy, takie jak klocki. Zresztą o tym opowiemy, ale ja chciałbym jeszcze, słuchajcie, wam pokazać uczenie maszynowe. O tym na ostatnim webinarze wspomnieliśmy, natomiast ja chciałem wam pokazać, bo to uczenie maszynowe jest dość fajną rzeczą i może nie jest do końca tak, że ono zawsze musi być z Kodirokiem, bo nie potrzebujecie tak naprawdę robota, żeby skorzystać z samego modelu uczenia maszynowego, ale można też to później z tym robotem połączyć. Więc ja już sobie przerzucam tak, żeby było widać mój ekran. Tylko A ja znikam na chwilę.
To ja sobie ten ekran muszę tu naszykować. Okej, mamy cały ekran, cały ekran. I już widzicie mój ekran. Ja też widzę czat w razie czego po lewej stronie. I tak, uczenie maszynowe. Słuchajcie, przede wszystkim nie szukamy go tutaj w Coding Rocky, tak? Tylko musimy przejść sobie na kategorię postaci. I w postaciach klikamy na rozszerzenia. I tutaj, słuchajcie, mamy kilka takich fajnych rzeczy. Naprawdę, być może zrobimy jeszcze dodatkowe webinary na jesieni, w ogóle z mBloka 5, bo tu kryje się tyle możliwości, naprawdę, że jest co robić przez cały rok szkolny, a nawet więcej. I tu mamy coś, co nazywa się maszyna do trenowania, słuchajcie. Maszyna do trenowania po dodaniu daje nam tylko taki jeden, słuchajcie, przycisk. Model szkolenia. I ja, jako że jestem anglistą, słuchajcie, to pokażę wam mniej więcej, jak to z językiem angielskim, albo może zrobimy sobie to po polsku, powiedzmy, jak nauczymy nasz program, nasz komputer, w tym przypadku Pandę, która może później wysyłać sygnały do Codeja, więc Codej też może na to reagować na różnego rodzaju emotki. Na przykład taka, czy jakaś taka uśmiechnięta, albo jakaś zdziwiona, prawda? Wierzmy sobie trzy, może być, mogą być te trzy na początek. I teraz tak, słuchajcie, klikam na model szkolenia to i pojawia mi się, wgrywa mi się model szkolenia, który w podstawowej funkcji ma trzy modele. To możemy sobie rozszerzyć o więcej modeli, aż możemy, słuchajcie, do 30. Widzicie? Można to przesuwać. Ja pokażę wam to na trzech, żeby było po prostu nam prościej. Trzy kategorie. Sprawdzam, czy kamera jest, ponieważ używam innej kamery do tego, tak żeby nam to działało. Widać, słuchajcie. Więc opisuję sobie pierwszą kategorię. A tu mamy angry nawet. Spróbujmy, słuchajcie, jakoś tak. Nawet te. Zaczniemy może od, czekajcie, bo to będzie te, od angry. Ja sobie to nazwę. Angry, czyli zły. I teraz słuchajcie tak, ja przykładam tą kartę, będę starał się, żeby ona wypełniała tutaj ekran i klikam ucz się. I ucz się polega na tym, że robię zdjęcia pod różnymi kątami. Na kartach to jest dość proste, bo ten obrazek jest płaski, ale jeżeli będziemy używać realnych przedmiotów, tak, to zobaczcie, o, narobiłem 34 zdjęcia i on nauczył się, że to będzie pierwszy przykład angry. No to z drugiej strony mamy zaskoczony, czyli surprised, tak? Może być, chyba że czekajcie, weźmiemy jakąś inną kartę, a niech będzie, chociaż nie, bo to negatywna strasznie. Popatrzmy, o, to może śpiący, niech będzie, wieczór jest. Nazwę sobie ją sleepy, jako śpiący. I znowu robię, słuchajcie, trzymając ucz się, naciskam pod różnymi kątami, robię zdjęcia tak, żeby komputer nauczył się tego modelu i żeby nauczył się go rozpoznać. Widzicie, ja tu mam od razu 99, no tak mniej więcej 80, 90, o tu jak ruszam, oddalam, to jest trochę gorzej. Mogę sobie próbować nauczyć go, żeby jak będzie oddalony, żeby też go rozpoznawał, tak? To samo mogę spróbować jeszcze raz z tym angry, że jak będzie oddalony, to też, żeby troszeczkę lepiej go rozpoznawał. No i powiedzmy, że weźmiemy sobie trzeci, czyli happy. Więc opisuję sobie to. Happy. Oczywiście, tak jak mówiłem, ja to pokazuję jako przykład zastosowania na angielski. Można tu naprawdę używać różne rzeczy. W ogóle może nauczyć się komputer rozpoznawać twarze dzieciaków. Tak więc dokładnie. Tak jak tutaj można po polsku. Wszystko od nas zależy, jak nazwiemy ten model, który właśnie pokazuję. Jako anglista chciałem pokazać coś po angielsku, tak z życia wzięte. Dobra? Angry, zły, sleepy, śpiący, happy, szczęśliwy. Mam już trzy,
bo tyle było zaprojektowane. Oczywiście, mówimy, tak jak mówiłem, może do 30 być, CLIL, oczywiście, że CLIL. I klikam sobie użyj modelu. I zwróćcie uwagę, że pojawiły mi się trzy bloczki. Rezultat rozpoznawania, tutaj mamy pewność, ja w ogóle wolę pracować po angielsku w tym mbloku, bo są lepsze nazwy niż tłumaczenia, ale to na marginesie, czyli mamy pewność, angry, sleepy, happy, no i rezultat, czyli mamy takie trzy klocki. Teraz widzicie też mnie tutaj w kamerce, bo oczywiście mnie cały czas nasłuchuje, ja to zminimalizuję i spróbujemy teraz zrobić tak, żeby panda zareagowała, czyli ta panda, żeby nam... Na przykład, nie wiem, zapytała się nas, why are you so, dlaczego jesteś taki, no i tu będzie angry, sleepy i tak dalej, tak? Więc słuchajcie, musimy zbudować sobie kod oczywiście. Zaczynamy od zdarzenia, po kliknięciu. Wiadomo, że będzie to sprawdzał ciągle, czyli ten nasz warunek, który za chwilę zbudujemy, będzie musiał być sprawdzany ciągle. No i słuchajcie, tu jest prosta zasada. Jeżeli coś, to coś. Tak możemy zrobić, tak? Więc na przykład, jeżeli rezultat uznania jest angry, to panda nam powie. A i to jest ciekawe, bo my możemy tu napisać, możemy nagrać tu dźwięki, możemy później wysłać kod do robota. Why are you so angry? Teraz zwróćcie uwagę, ja sobie to zduplikuję, wrzucę kolejne, angry zastąpię na sleepy, tu będzie to samo. Znowu kopiuję. A i tu dam także happy i po prostu będzie mówił nam happy, nie? I teraz słuchajcie, ten model mamy, kamerka już tu działa, ja wam pokażę, tak teraz wrzucił pierwszy jako gdzieś sleepy, dlatego że nie widzi żadnego, prawda? Nie zrobiłem takiego obrazku, który byłby czwarty, że tylko ja jestem i nic nie ma, no ale spróbujmy, czy to zadziała. Jest angry? O, jest. Widzicie, panda mówi, why are you so angry? Dobra, spróbujmy sleepy. Rozpoznaje i pyta się, why are you so sleepy? I mamy happy i panda nam reaguje na happy. Jeszcze raz szybciutko, angry. No, o, zaskoczył. Nie happy, tylko angry. Tak? I tu mamy na naszym kodzie podgląd mniej więcej, co on próbuje teraz znaleźć i rozpoznać, tak? A na ekranie, czyli mógłbym zrobić tak, że w ogóle nie będziecie widzieć tego podglądu i wtedy on będzie reagował, tak? Akurat sobie sleepy wybrał. Jest happy, sleepy. Tak więc zwróćcie uwagę, to jest przykład na języku angielskim, ale to można z powodzeniem zastosować tak naprawdę na praktycznie większości przedmiotów. Szczególnie fajne jest na przykład, gdy ma rozpoznawać różnego rodzaju zwierzęta, czy na przykład gatunki roślin i tak dalej. I my to sami zaprogramujemy, go nauczymy. Możemy równie dobrze nauczyć go po prostu jak rozpoznawać dzieciaki i witać każde dziecko, słuchajcie, z osobna. Ale żeby nie było, to słuchajcie, jak to połączyć z Coding Rockiem? To wam jeszcze pokażę. To, co ja tu uznałem, słuchajcie, mogę jeszcze oczywiście zastąpić klockami, tylko wtedy warunki muszą być inaczej zbudowane, tak? Tak samo, jeżeli weźmiemy rezultat rozpoznawania, no to wtedy, słuchajcie, musimy sobie wyrażenia wziąć i wtedy na przykład wstawiamy ten rezultat rozpoznania wyrażenia i tu ma być równa się angry, sleepy i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest dowolne. Natomiast tutaj, żeby to trafiło do naszego kodeja, to musimy, słuchajcie, musimy nadać komunikat. I wystarczy, że dorzucę tutaj, nadaj komunikat, wpiszę ten komunikat. Angry, tak? I nadaję ten komunikat angry, a na kodeju, słuchajcie, kiedy otrzymam angry, to on wtedy na przykład musi się zezłościć.
tak? I to będzie działać tak, że będzie przenoszony od razu na Kodi Rocky. To tak, słuchajcie, chwila o tym uczeniu maszynowym, bo to jest fajna rzecz, warto spróbować. Jest to bardzo prosty model do ćwiczenia i sprawi naprawdę wam i dzieciakom dużo przyjemności. Ale na razie kończę udostępnianie ekranu. Poproszę Jolę do mnie, bo idziemy do naszego dzisiejszego tematu, jakim, słuchajcie, jest nic innego jak dodatki do Kodi Rocky. Sam Kodi Rocky, to już widzieliście, tak naprawdę ma bardzo dużo wbudowanych funkcji, bardzo dużo wbudowanych czujników, natomiast nie wiem, czy wiecie, że można Kodi Rocky rozbudowywać o dodatkowe czujniki i o dodatkowe rzeczy. Jola już kiedyś pokazywała, że można dobudować do Kodi Rocky chociażby różne rzeczy z klocków Lego, natomiast my wam pokażemy tak dzisiaj, że do takiego Kodi Rocky można dokładać różnego rodzaju czujniki i ja wam pokażę szybciutko tutaj, jak oświetlenie pozwoli, ma na przykład Kodi Rocky dobudowany czujnik. Jak to działa? Słuchajcie, Kodi Rocky jest kompatybilny z czymś, co nazywa się neuron. To są klocki, które... to akurat z lajkiem od Facebooka, bo to mojego syna. To do drugiej kamery nam pokaż, Sylwestrze. O, ta kamera cię łapie, ta kamera. Tak. Dobra, już z przyczajenia pokazuję do innej, a przestawiłem te kamery. Więc słuchajcie, neuron, są to klocki również zaprojektowane przez MakeBlock, czyli przez tą samą firmę, która produkuje Kodi Rocky i one są kompatybilne. I na czym polega, słuchajcie, ich kompatybilność? Kodi Rocky posiada złącza Pogo Pin. Te złącza Pogo Pin są zarówno z tyłu tutaj na kuprze, o, tutaj, o, widać, jak i tutaj pod, zaraz światło jeszcze tylko, żeby złapało ostrość kamerka, o, jak i tutaj, słuchajcie, pod kamerką. I to są takie magnetyczne złącza, jak zresztą jak używaliście, to już to wiecie, do których właśnie możemy przyczepiać dodatkowe elementy. I tak, te elementy można sobie kupić osobno. Można znaleźć chociażby je na stronie Mentor Systemy Audiowizualne i tam są takie zestawy specjalne do Kodeja porobione, gdzie przychodzą wam, słuchajcie, elementy po prostu w zestawy złożone w takich folijkach. Ja takie właśnie mam. Tak, tak. I to są takie właśnie, słuchajcie, dodatki, które można sobie kupić, albo można poszukać klocków, czyli zestawów neuron, które są zestawami samodzielnymi. I te zestawy samodzielne neurona, oprócz tego, że działają same, mogą być wykorzystywane właśnie z robotem Kodi Rocky. Ja wam pokażę dwa, ponieważ mam dwa zestawy, czyli ten pierwszy, którego pokazałem, to jest wynalazca i taki drugi to jest artysta. I one są dedykowane, ponieważ każdy z nich ma gotowe projekty, które można z nimi zrobić, mniejszy i większy, zaraz wam je otworzę, żeby pokazać. Artysta typowo skupiony na instrumentach muzycznych i innych rzeczach. Dla panów, słuchajcie, tu jest miecz świetlny, który można zbudować. Bajera, naprawdę. Ale są też cymbałki. A słuchajcie, tutaj na przykład w tym neuronie, tym podstawowym, czekajcie, bo tu są właśnie kabelki i tak dalej, klocki magnetyczne, które w ogóle, takie płytki magnetyczne, zaraz wam pokażę, to jest świetna sprawa. I mamy taki zestaw czujniczków, do tego są oczywiście kabelki, są różnego rodzaju karty, wycinanki i tak dalej. Są klocki identyczne jak klocki Lego Technics, spinki oraz takie klocki, które są, słuchajcie, o, właśnie to mi się poprzyczepiały, magnetycznymi klockami. I z boków mają wejścia na standardowe właśnie piny Lego Technics. I te magnetyczne bloczki pomagają nam przy wpięciu do Kodeja, tak jak zrobiłem to tutaj, pomagają nam na przykład mocować różne dodatkowe właśnie do niego rzeczy. Tak więc zestawy samodzielne sterowane są za pomocą takiego kontrolera Power. I mają swoją osobną kategorię jako neuron w mBloku. Ale tak jak powiedziałem wcześniej, można je wykorzystywać i łączyć z robotem Kodi Rocky. I to za chwilę wam pokażemy. Jeszcze tylko pokażę wam, jak wygląda artysta w środku. Przynajmniej pierwszy jego
poziom, bo w drugim są już tekturki, kartoniki. Tu mamy rurki do miecza świetlnego. Oj, zaraz wam pokażę. Są takie właśnie wycinanki z tektury, które są całkiem wytrzymałe, wielokrotnego użytku. To jest podstawka na przykład do jednego z projektów. Inne takie rzeczy. Więc świetna sprawa tak naprawdę, ten neuron. I to wszystko jest oparte na tej samej aplikacji, czyli na mBlock, czyli dzieciaki pozostają cały czas w jednym i w tym samym języku programowania, co moim zdaniem jest dość istotne, bo nie miesza im się tak naprawdę w głowach i nie muszą uczyć się nowych i kolejnych rzeczy. Notabene pokażę wam, te klocki są o tyle ciekawe, że są wstępnie zaprogramowane. I zaraz zobaczę, czy tak, nie pamiętam już. Czyli mają wgrany kod i przy użyciu ich możemy bez programowania nawet z przedszkolakami, słuchajcie, już działać. Ja tak na szybkiego połączę. O, tu jest ekran. Mam nadzieję, zaraz to będzie widać. I czujnik odległości, który trochę mi światło przeszkadza. Tak trochę świecisz. Dobra, wygaszę. O, super. Zobaczcie. Zależnie tak, od czujnika zmienia się. I to jest fajne, bo tu nie trzeba nic programować, czyli mamy wszystko już wgrane wstępnie i to można wykorzystywać też z młodszymi dzieciakami. Tak naprawdę, tak? No bo wiecie, że w Kodeju to niestety trzeba wszystko zaprogramować. Ale teraz tak, większość tych czujników można wykorzystać z robotem, można zaprogramować razem z Kodejem. Wszystkich wam nie pokażemy, bo jest ich dość sporo, ale kilka wam pokażemy z Jolantą. No i teraz słuchajcie, oddaję głos i ekran przejmuje ta piękniejsza połówka naszego duetu. Czyli Kodi Roki. Czyli Kodi Roki, dokładnie. Niech ci tak będzie. Niech tak będzie. Dobrze, czyli teraz chciałabym wam pokazać, jak to w praktyce wygląda wykorzystanie właśnie tych naszych klocków neuron. Zacznę od takiej fajnej rzeczy. To jest taśma LED półmetrowa, która ma 15 wbudowanych LEDów, które możemy dowolnie za pomocą Kodeja zapalać, gasić, zmieniać kolory. Łączymy taką taśmę LED z naszym Kodejem właśnie za pomocą tutaj takiego kontrolera, jak ja nazywam, każdy z właśnie z naszych klocków ma taki ala kontroler i tym właśnie kontrolerem przyczepiamy do naszego Kodeja. Tak jak Sylwester powiedział, jest to bardzo proste połączyć, więc nie musicie się bać, że dzieciaki coś nie tak włożą, gdzieś coś za mocno, coś docisną. Nie ma takiej opcji, bo to po prostu samo wchodzi. Zobaczcie, z jakiejś pewnej odległości to samo wchodzi, tego się nie da pomylić. Tak samo tutaj ta końcówka do tej taśmy też sama pięknie wchodzi. Jak poznać, że to jest dobrze podłączone? Tutaj widzicie przy każdym tym takim kontrolerze mamy takie niebieskie światełko. O, tutaj właśnie. Jeżeli ono świeci, to znaczy, że teoretycznie, jak ja to mówię, powinno działać. Ja teraz tutaj przygotowuję, właśnie podłączam tą listwę LED. Biorę ją sobie tu z boku i zaraz pokażę wam. Taki trik, jak zaprogramować naszego robota, żeby listwa świeciła takim kolorem, jaki pokażemy Kodejowi. Ja to trochę powiększę. Czyli będziemy wykorzystywać czujnik koloru, który jest na dole i będziemy wykorzystywać naszą listwę LED, która się będzie zapalała. Oczywiście, żeby korzystać z tych klocków neuron razem z Kodejem, trzeba wgrać odpowiednie rozszerzenie. Wchodzimy w nasze rozszerzenia i tutaj już drugie rozszerzenie, które się pojawia, to jest neuron. Wybieramy to rozszerzenie i zobaczcie, tutaj pojawia się taki fioletowa zakładka o nazwie neuron i ona tak naprawdę oddaje nam to co Sylwester powiedział, jak wiele jest tych klocków, jak wiele tutaj można zrobić, tak? Czujnik wilgotności, ekran, kolejne diody, kolejne czujniki, tego jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. Nas dzisiaj w tym momencie, jeżeli chodzi o listwę LED, bo zobaczcie, mamy panel LED, to jest co innego,
i mamy pasek list, inaczej też list palet i będziemy właśnie wykorzystywać te trzy bloki. I pierwsze, co chcę zaprogramować, to żeby właśnie, kiedy pokażę konkretny kolor mojemu robotowi, listwa zapalała się na określony kolor. Czym różnią się te trzy bloki? Już mam wyjaśnię, zresztą zobaczycie to przy programowaniu. Tutaj te pierwsze jedynki zawsze, które są przy nazwie, to jest numer, po prostu numer tego klocka, bo możemy podłączać ich wiele, więc robot musi wiedzieć, który ma się zapalać. Czyli mój pierwszy pasek LED będzie się zapalał na takie kolory, tak? Tutaj mamy bardzo łatwo, pasek LED zapala się na jakie kolory? Tak jak już mówiłam, mamy tutaj 14 diod LED i możemy sobie je zapalać, gasić na dowolne kolory, ale też możemy tak samo jak przy programowaniu Codea zapisywać sobie za pomocą tutaj tej dyskietki, to jest dyskietka, kiedyś słyszałam, że to jest karta SD, tak już młode pokolenie mówi, za pomocą tej dyskietki zapisywać sobie dowolne konfiguracje, tak? Więc działa to tak samo jak rysowanie po ekranie Codea. Tutaj mamy zapalanie konkretnego koloru, ale tutaj właśnie wpisujemy numer naszego LEDa. Znaczy tutaj te nasze lampki są numerowane od 1 do 14, czyli zapalamy pierwszą, drugą, trzecią, czwartą i tak do 14. I tutaj właśnie ten numer wpisujemy, ale możemy też mieszać kolory tak samo jak robimy to przy diodzie RGB w Codeju, więc to też jest fajna zabawa. I już przechodzę do tego mojego programowania. Chcę, żeby jeżeli wykryty kolor będzie czerwony, to żeby moja listwa, mój panel zapalał się na kolor czerwony. Wybieram czerwony i sobie całość przeciągam. Dokładnie tak jak przy Codeju. I oczywiście duplikuję sobie te moje rzeczy. Wezmę może, żeby za dużo tutaj nie przeciągać, wezmę jakieś 4 fioletowy, zamienię się na fioletowy. O, widzicie, gasi się, zapala. Dzieciaki, szczerze to powiem wam, jeżeli jeszcze nie macie, to uwielbiają po prostu rysować tym. I kolejny niech będzie żółty, bo mam żółty wyciągnięty. Oczywiście możemy skorzystać sobie z naszych kart do pokazywania kolorów. One jak najbardziej są tutaj najbardziej odpowiednie do pokazywania. I ostatni kolor tutaj to mam niebieski. Pamiętajcie, niebieski i turkusowy, dwa rodzaje tutaj, lub inaczej błękitny, dwa rodzaje koloru w naszym kodzie. I tutaj, żeby ten czujnik mój w Codeju, w Rokim, przepraszam, cały czas był aktywny, to używam oczywiście zawsze, tak? Bo inaczej on tylko raz, jak ja to mówię, strzeli tym sygnałem i wtedy będzie problem. Ja już sobie wysyłam ten kod do mojego robota i przełączę się na drugą kamerę. Miejmy nadzieję, że będzie. A już tutaj ten sygnał, jak widzicie, jest czytywany. Tu mam te kolory. Sprawdźmy, czy złapie mi czerwony. Zobaczcie, czerwony i listwa świeci się na czerwono. Oczywiście mogę dodawać też szereg innych reakcji, tak? To jest fioletowy, pięknie listwa świeci się na fioletowo. To się idealnie na święta nadaje. Jak ktoś nie ma lampek na choinkę albo chce, żeby były bardziej rozmaicone, to jak najbardziej do tego jeszcze wgrywamy Jingle Bells, tam chyba jakąś właśnie świąteczną melodię Sylwester miał umieszczoną na właśnie na kodowanie na ekranie, więc polecam. Teraz to już cały czas zapamiętał niebieski, bo jak wiecie, z tymi kolorami ważne jest światło, tak? Więc tutaj jak najbardziej udało się to zrobić. Teraz na przykład możemy zrobić, ustawić tak, aby nasze światła zapalały się różnymi kolorami. Już przełączę się, żebyście mnie... Już jestem, mam nadzieję, że mnie słychać. Widzicie, tutaj mamy, że wykrywa nam kolor, a jeżeli byśmy chcieli, żeby świeciło nam to różnymi kolorami,
to nie tylko musimy wybrać te kolory, które chcemy, żeby świeciły i w jakim miejscu, bo tu ustalamy, w którym miejscu co będzie świeciło, ale także musimy dodać to czekanie, bo ten blok zapala nam naszą listwę na cały czas. Póki tego nie odwołamy. Więc jeżeli dodamy czekaj, przeplecimy te nasze bloki tym czekaniem, to wtedy uzyskamy efekt migania, takiego właśnie migania różnych świateł. Jeszcze jakiś kolorek Wam dodam, na przykład biały ładnie świeci, albo pomarańczowy. Biały ładnie świeci, bo to jest takie białe światło. Wysyłam do robota, już przełączam się na tamtą kamerę i wciskam przycisk A i jak widzicie, kolory się zmieniają. Co więcej, jeżeli chcemy, żeby to na przykład cały czas migało, jak już ktoś wykorzysta to na choinkę, to podpowiadam, że można użyć powtórz ileś razy i też nam tutaj będzie Kodi to po prostu w nieskończoność tym rygał jak prawdziwa choinka. Ale ja z moimi uczniami, czekajcie, przełączę się, żebyście mnie widzieli. Właśnie diodą RGB. Obawimy się, jak możemy zrobić kolor tych zawartości. Tutaj może właśnie którą tą diodę pojedynczą mamy zapalić w jakim kolorze. Czyli na przykład możemy sobie każdą diodę, na każdej diodzie stworzyć inny własny kolor. I dla tych, którzy pracują z uczniami, to ja później z tym robię, że oni sobie stworzą ten nowy kolor. Na przykład nadajemy własne nazwy. Ostatnio piękne takie, ktoś stworzył taki wyjątkowy odcień błękitnego i to było na przykład to było wakacyjna plaża, coś takiego. Takie piękne skojarzenia uczniowie budowali właśnie tworząc to. Ja tu cały czas daję po 100, ale tutaj muszę sobie zmienić, żeby to mi się zmieniało. I tutaj już nie będę zmieniać kamery, tylko pokażę Wam, jak to. 255 to, jak wiemy, to jest ten max, który możemy dać. Wysyłam to do mojego kodeja i już Wam tutaj pokazuję. Chcę zobaczyć, jak to widać. O, zobaczcie, wciskam A i te pierwsze diody świecą mi się na różne kolory. Te są te, które zostały, to co mówiłam, że jak ich nie wyłączymy, nie wyślemy czarnego albo wyłączenia, to będzie się świeciło cały czas. A tutaj są te cztery kolory, które ja utworzyłam. I to jest już pretekst do tego, żeby sobie jakoś te kolory fajnie, wakacyjnie nazwać. Także do tego Wam polecam. A teraz przejdziemy płynnie do czujnika ultradźwiękowego. Najpierw go pokażę, powiem o co chodzi. Myślę, że Wy, którzy już troszeczkę kodujecie z nami, też na pewno macie pojęcie, że czujnik ultradźwiękowy wysyła ultradźwięki, przez co może zmierzyć odległość, tak? Czyli możemy tutaj wykorzystać go na przykład na lekcje matematyki, gdzie uczniowie mierzą odległości. Jeżeli jeszcze do tego mamy klocki Lego, możemy powiększyć naszego robota, możemy go przedłużyć, no to jak najbardziej taki czujnik się przyda. Ja go podłączam tutaj do robota, oczywiście za pomocą naszej złączki. Pali się tutaj niebieska malutka dioda, to znaczy, że działa. I patrzymy, jak to wygląda w mbloku. W mbloku mamy tutaj jeden taki biedny, zaokrąglony bloczek, czujnik ultradźwiękowy. I tutaj ta jedynka to nie jest odległość w centymetrach, tylko to jest właśnie numer tego czujnika. Jak już za nazwą naszego czujnika klocka neuron jest numer, to jest właśnie numer tego czujnika. Ja mam jeden, więc to jest mój numer jeden. Żeby określić odległość, oczywiście, jak już wiecie, będę musiała użyć czegoś z wyrażeń. Tak? Tutaj, jak zobaczycie, idealnie mój czujnik się mieści. Oj, uciekł mi.
i ustawiam sobie ile? Na przykład 5 cm. To znaczy czujnik ultradźwiękowy numer 1, jeżeli odległość będzie mniejsza niż 5 cm. I teraz wybiorę sobie, co ma się wydarzyć. Ja lubię używać czekaj aż, no jest to dosyć łatwe do wytłumaczenia, czekaj aż to się wydarzy, czyli chcę zapalić na przykład diodę na czerwono, kiedy odległość będzie mniejsza niż 5 cm. Ale kiedy ta odległość jest bezpieczna, wróg nie jest za blisko, to może dioda świecić się na zielono. Wysyłam mój skrypt do Codeya i zaraz przełączę się, żeby wam pokazać, jak to wygląda na Codeyu. Jak zwykle szwankuje, ale już jest. Dobra, tak wygląda mój Codey podłączony i teraz będę wam, ja będę tutaj skracała tą drogę poprzez przesuwanie, ale odwrócę w waszą stronę, żebyście widzieli, jak tutaj ta dioda będzie się zapalała. Skrypt wysłany, wciskam A, jest zielono, bo jest odległość dobra, ale jak przesadzę, zapala się na czerwono, tak? Żeby znowu brał ten pomiar, muszę wcisnąć A albo tam ustawić zawsze. Widzicie? Teraz już wie, że przekroczyłam i muszę sobie jakoś radzić. Teraz jeszcze, jeżeli chodzi o czujnik ultradźwiękowy, to chciałabym tylko wam powiedzieć o tym, że jeszcze oczywiście w przykładowych programach mamy taki program jak Parking Sensor i tutaj tworząc odpowiednią nadbudowę do naszego Codeya, tutaj właśnie do podłączając klocki Lego albo właśnie te zestawy konstruktor, możemy też stworzyć właśnie taki czujnik parkowania dla naszego robota i tam jest gotowy skrypt do tego. Ja jeszcze posiadam w swoich zasobach tak zwany zestaw zabawny dotyk. Tutaj go wam teraz z bocznej kamery pokazuję. Dobrze. Zestaw zabawny dotyk i to jest taki ciekawy zestaw, bo on się mianowicie składa tak naprawdę z trzech części. Z tego kontrolera Funny Touch, który tu ma różne wyjścia i tutaj pod jedną stronę podłączamy nasze cztery kolorowe dotyki, a pod drugi podłączamy nasze, ja to nazywam uziemienie. Ja to nazywam, ale to jest, chyba tak się dokładnie nie nazywa. To jest takie uziemienie. O co chodzi? Trzeba to trzymać, to musi być przyczepione do czegoś, żeby dopiero zamknąć obwód. To też jest fajna taka lekcja fizyki dla dzieciaków, że musimy zamknąć ten obwód, żeby nasz skrypt zadziałał. I to zobaczcie, wyciągam ten czujnik i podłączam nasz zestaw. Świeci się na niebiesko dioda, to znaczy, że jest dobrze podłączony, ale zobaczcie, on tutaj ma kolejne wyjście. Ja wam pokażę za chwilę, że możemy do tego podłączyć na przykład możemy podłączyć do tego naszą listwę LED. O, zobaczcie, biorę listwę, podłączam. Ona mi się już oczywiście świeci, bo jak wiecie, to co wyślemy do robota, to już w robocie zostaje. I zobaczcie, teraz mi się świecą dwie niebieskie diody, co znaczy, że oba te klocki działają. I zaraz spróbujemy właśnie nauczyć naszego robota, żeby wyświetlał taki kolor, jaki właśnie jaki będziemy dotykać w zabawnym dotyku, tak? Zabawny dotyk w klockach neuron jest tutaj i to też jest tylko jeden blok. Oczywiście ten numerek oznacza, że to jest mój zabawny dotyk numer jeden, więcej nie mam niestety, więc tak musi zostać. I tutaj prosta konstrukcja warunkowa. Jeżeli mój zabawny dotyk niebieski będzie dotknięty, to ja bym chciała, żeby moja taśma LED
zaświeciła się cała na niebiesko. I wybieram niebieski i maluję szybciutko na niebiesko, tak? Zduplikuję to sobie, bo są cztery wyjścia zabawnego dotyku, cztery jakby te czujniki, zielony, czerwony, niebieski i nazwijmy go umownie żółty, ale nie jest to taki piękny żółty, jakby się chciało, ale to tylko kwestia obudowy. Wiele sobie można tutaj wyobrażać. Czerwony. Jeżeli dotknę czerwony, to chcę, żeby było na czerwono. I ostatnie to jest zielony. Zielony. Czyli tutaj, tak? Pamiętajmy, z jednej strony trzymam uziemienie, z drugiej to. Oczywiście, żeby mój skrypt zadziałał, muszę użyć głównego mojego przycisku i jeszcze, żeby to mi cały czas działało, używam zawsze. Już wysyłam, żebyście mieli tutaj na co popatrzeć. Oczywiście uruchamiam to przyciskiem A, bo taki mam warunek. Trochę mi się rozłączyło, bo widzicie, o, trzymam. I teraz wciskam czerwony i dioda LED pali się na czerwono. Wcisnę niebieski. O, tutaj guziczkiem, tu widzicie, tu zatrzymuję, tu pali się na niebiesko. Tu wciskam żółty, pali się na żółto. Jeszcze jakiego nie było, czerwony był? Był. Zielony. Słuchajcie, podłączając to pod inne rzeczy, pod jakieś przyciski, możemy tutaj rozbudować naszego robota, żeby reagował właśnie, nawet można sobie zbudować pianino albo jakiś inny przycisk, tak? I kolejne tutaj rzeczy mogę dodawać, kolejne, na przykład czujnik właśnie odległości, że to wszystko się zapali wtedy, kiedy na przykład będzie spełniony warunek odległości i jeszcze naszego tutaj dotknięcia jakiegoś koloru, tak? Więc ja tutaj oddaję już głos Sylwestrowi. Przełączę się na moją kamerę. No, tutaj cały czas. Ja się pojawiłem się na chwilę wcześniej, ale myślałem, że mnie wywoływałaś, a musiałem polecieć, słuchaj, po gadżet do jednego z eksperymentów. Jak gadżet, to wybaczamy. No, nie to nalałem, co trzeba, po prostu. Ale to zaraz wszystko wyjaśnię. Natomiast ja chciałem jeszcze odnieść się do tego, co ty pokazałaś, czyli jeżeli podłączymy to bezpośrednio do kodeja, czyli do głowy, tak? O, ma zawieszkę tu tak samo na smyczkę, to możemy sobie jakiś smartware zrobić po prostu, tak? To się wearables nazywa, czyli właśnie takie różne rzeczy. No już potem to ogranicza nas tylko wyobraźnia. Tych elementów jest tak dużo i tak można to rozbudowywać, że naprawdę to już tylko stoi przed wami otworem. Dokładnie, słuchajcie, tak jak mówiliśmy, nie pokażemy wszystkich elementów, bo to by znowu z 2 godziny zajęło, natomiast Jola pokazała wam 3, ja wam pokażę 2 kolejne elementy, tak żeby dać wam taki pokaz tego, co można jeszcze dobudowywać. No to będę na stronie kodowania na ekranie, znajdziecie e-booka, w którym jest 10 pomysłów na wykorzystanie właśnie dodatkowych elementów czujników do Kodi Rocky i tam można sobie po prostu też to przeczytać. Fajny taki, mało tekstu, dużo obrazków, taki miły do czytania, prawda? Wszystko tak pokazane. Do oglądania. Na tym. No dobra, to słuchajcie. Jolanta, ja muszę zamknąć twój screen sharing, żebym ja mógł się podłączyć. I przeskakuję do siebie teraz. No dobra. Pokażę wam tak, ponieważ ja sobie wgrałem już kod tak naprawdę do robota wcześniej, to pokażę wam najpierw gotowy kod, a potem powiem wam, jak to zrobiłem. I tak, jak wspominałem wcześniej, do mojego robota dołożyłem coś, co nazywa się serwomechanizmem. Znowu chyba mam za ostre światło, więc o. Nie przyciemnie. Tu jest kontroler tego serwomechanizmu, pozwala na podłączenie aż 2. Ja mam podłączony 1 z klocków
dobudowałem sobie taką płytkę, tutaj taki dodatkowy element, który trzyma mi ten serwomechanizm. Notabene to można sobie też wydrukować takie rzeczy. I tu mam klocek Lego, który słuchajcie jest klockiem notabene wydrukowanym, ale to później o nim opowiem, przyczepiony do serwomechanizmu. Zaprogramowałem, że po naciśnięciu A na Szkodi Rocky, powiedzmy, że to jest jego ogonek, zacznie tym ogonkiem machać. Jak widzicie, macha. I teraz pokażę wam, że to wcale nie jest zbyt trudny kod. Nie zaprogramowałem, żeby przestał machać tym ogonkiem, więc ja będę musiał po prostu zrobić to, co zawsze mówię dzieciakom. Jak nie wiecie, jak wyłączyć, to trzeba głowę najpierw wyciągnąć z robota i wtedy przestaje działać. Tak więc słuchajcie, jesteśmy w tej kategorii neuron. Z neurona będę potrzebował takiego bloczku, który nazywa się serwo. I to jest to serwo, zobaczcie, które wyciągnąłem. Będę potrzebował dokładnie dwa takie bloczki. Zaraz wam wytłumaczę dlaczego. Serwo, słuchajcie, ma zakres ruchu bodajże do 170 stopni, o ile pamiętam. Będziemy używali kątu prostego, czyli 90 stopni. Co będę jeszcze potrzebował? Ja w tym przypadku stwierdziłem, że kod będę inicjował przyciskiem A, no i oczywiście będzie potrzebna mi jeszcze pętla zawsze, której użyję, oraz będę używał czasu tak, klocków czekaj, tak, żeby ten ruch nie był taki jak wycieraczki w trakcie ulewy, tylko żeby rzeczywiście jakiś odstęp pomiędzy tym był. Więc słuchajcie, kiedy przycisk A naciśnięty, zawsze, żeby ten kod był wykonywany cały czas, ewentualnie możemy sobie to, wiecie, dowolnie robić, typu powtórz ileś tam razy. I teraz zasada jest prosta. Najpierw sobie ustawiamy serwo na 0 stopni, to jest jego pozycja startowa. Dajemy sobie poczekajkę, czyli klocek czekaj i potem, słuchajcie, ustawiamy sobie serwo, żeby obracało się do danej wartości. Ja skorzystałem z domyślnie ustawionych 90 stopni i dałem czekajkę. I kod wykonywany jest tak, raz, dwa, trzy, cztery i wraca, raz, dwa, trzy, cztery. Więc to czekaj tutaj, separuje nam ten klocek z tym, tak przy powrocie. I tak jak pokazałem już wcześniej, nie będę wgrywał tego kodu, bo ten kod już mam załadowany. Włożyłem głowę i to nam się tak naprawdę obraca. Jeżeli zmienię tą wartość, powiedzmy nawet do 150 stopni, wyślę sobie to do robota, nacisnę A, to zwróćcie uwagę, że już ten odchył jest o wiele większy. Tak? Domyślnie serwo ma tutaj takie wymienialne końcówki, do których można coś przyczepiać. Teraz większość osób będzie miało drukarki w szkole, więc będzie można sobie różne rzeczy chociażby do niego dodrukowywać. No dobra, słuchajcie. Zostawiam Cody Rocky. Mam nadzieję, że to jest jasne. Słuchajcie, samo działanie serwa jest dość proste. Tutaj mamy do wyboru. Ja użyłem w sloty wszystkie, ponieważ miałem tylko podłączone jedno serwo. Natomiast jeżeli mamy dwa, to zwróćcie uwagę, że wybieramy slot 1, slot 2. A ta jedynka przy serwo jest po to, że gdybym chciał podłączyć więcej serwomechanizmów, tak, czyli kolejny bym chciał dołączyć, z kolejnym serwem podłączamy kolejny bloczek do drugiego, to akurat nie jest serwo, ale tak, żeby tylko pokazać, to wtedy rozróżniamy, to jest jedynka, to jest dwójka, tak my sobie to nazywamy po prostu, który jest który, żeby nam rozpoznał system. Dobra, słuchajcie. I idziemy do drugiej rzeczy i zanim jakby powiem wam, co będzie drugim kodem, to chciałem wam powiedzieć, że przed samym webinarem żona zdążyła mi powiedzieć, że nie podlała kwiatka. Przyniosłem tego kwiatka, wiecie, coś zapomniałem, jak się nazywał, ale wybaczcie mi, kto wie, to może będzie wiedział, co to za kwiatek. I żona powiedziała, że go nie podlała, no więc postanowiłem sprawdzić, czy rzeczywiście tak jest i czy czasem
Może nie, było tak, że może podlała, a zapomniała, tak? Korzystam, słuchajcie, z kolejnego czujnika, który jest dodatkiem do Cody Rocky. On nazywa się Soil Moisture, czyli słuchajcie, to jest czujnik wilgotności gleby. W tym przypadku wygląda to tak, że mamy taką końcóweczkę, którą to wbijamy do gleby, a ja napisałem już kod, co wam za chwilę pokażę, a na ekranie pojawi nam się, jak ta gleba jest widoczna. Zaprogramowałem to tak, żeby to działało po naciśnięciu na B, więc słuchajcie, kwiatek widać, wtykam głęboko, naciskam B i nic nie ma. No i co? Czekajcie. A, wiem dlaczego. Bo ja kodu nie, miałem kod wgrany, ale nadpisałem sobie kod. Więc muszę, słuchajcie, muszę najpierw kod w takim układzie zaprogramować. Miałem go wgranego, ale nadpisałem, zmieniając wartość serwomechanizmu. No to dobra, to idziemy do programowania. Zaczynamy. To niech będzie przycisk A naciśnięty. I teraz tak, słuchajcie, potrzebuję z neurona wyciągnąć sobie coś, co nazywa się czujnik nawilżenia gleby. Mamy to tutaj, możemy mieć też podgląd tutaj, jeżeli sobie zaznaczę, żeby było to widoczne na ekranie. I teraz potrzebuję, słuchajcie, prosty klocek. Chciałbym, żeby to pojawiało się na ekranie Cody Rocky, więc idę w wygląd i wybieram pokaż hello. Pokaż hello, pokaż czujnik nawilżenia gleby, wysyłam do robota. To są bardzo proste kody, słuchajcie, które można spokojnie sobie robić z młodszymi klasami, ze starszymi można je rozbudowywać. Naciskamy i mam nadzieję, że widzicie, słuchajcie, jeden, no nie, dobra, cztery, o, coś tam lepiej wyczuło. Pięć, ostatecznie jest pięć, więc słuchajcie, jest sucho. I teraz już mówię, po co byłem. Byłem po kubek z wodą, tak więc spróbujemy podlać tego kwiatka. Wsiąknie tą wodę, nie wsiąknie? Dobra. Przy okazji, że nie kwiatka podleje, nie? Dobra. Wkładam, sprawdzamy i zobaczcie, wartość 69 skoczyła, tak? Ponieważ ładnie, ładnie mi się tu wchłania do gleby. Akurat podlałem sobie w tym jednym miejscu, gdzie jest ten czujnik, więc zwróćcie uwagę. Teraz już można powiedzieć, że kwiatek podlany. No nie do końca, bo go podlałem w jednym miejscu, więc nie byłem aż tak solidny. Jeżeli przemienię w drugą stronę, sprawdźmy. Tu nadal jest sucho, 12, tak więc jak dobry mąż powinienem to, słuchajcie, podlać całościowo i tak też zrobię. I od razu, słuchajcie, przy tych czujnikach, i to niezależnie, czy to będzie czujnik do Cody Rocky, czy to będzie jakikolwiek inny system, na przykład, bo są takie systemy dostępne między innymi od Xiaomi do domów inteligentnych, ten czujnik nie powinien cały czas przebywać w glebie, bo będzie po prostu nam korodował. Więc warto sobie po prostu raz na jakiś czas go wsadzić, sprawdzić 56. Taka wartość wilgotności gleby. I zwróćcie uwagę, po raz kolejny mamy pokazane, że za pomocą czujników tak naprawdę można już zaczynać ten poziom wejścia w Scratchu, tak? Jest naprawdę dość niski, więc można, słuchajcie, zaczynać już spokojnie takie kody tworzyć z klasami młodszymi. Wystarczy zaopatrzyć się właśnie w takie czujniki. Ja kwiatek odkładam i będę wywoływał Jolantę, żeby dołączyła, bo czas powoli zbliżamy się do końca i czas na te bonusy, tak? Więc słuchaj, najpierw Lego. Lego, tak, kochani, już wspominaliśmy o tym wielokrotnie i pewnie widzieliście na stronie kodowanie na ekranie moją autorską instrukcję do pisaka z Lego. Mam takie zakupione specjalne Lego pisaki i to nawet nie jest jakieś moje rozwinięcie w budowaniu Lego, to każde dziecko zbuduje tego spokojnie sobie taki pisak, nawet bez instrukcji, ale ja przygotowałam jeszcze dla was taki bonus w postaci instrukcji na taką przyczepkę. Ona ma tutaj jakby
dwa, no nie, to się nie nazywa zawiasy, to się, czym się podłącza przyczepka, też już zapomniałam. Na hak, o! Na takie, ma dwa haki, jeden tu z dołu, drugi takie zabezpieczenie, więc dzięki temu możemy znowu rozbudowywać kodajanka, ten przewożenie czegoś, czy kubeczki, czy piłeczki, czy zbierają dzieci jakieś przedmioty. I taka przyczepka właśnie, zaraz już tutaj kod, znaczy kod, link do Was leci. Leci do Was link na tą przyczepkę, jak ją zbudować, ale to oczywiście jest tylko sugestia. Ja tutaj mam takie boksy z klockami, gdzie dzieci same coś tam z nich mogą wybudować. I to jest ode mnie dla Was taki bonus właśnie, o, zrób się prosto przyczepia do mojego kodeja, widzicie, bo co jest najważniejsze, tutaj mówimy o Lego Technics, ja pierwszą moją właśnie budowlę do kodeja zbudowałam z Lego Friends, takie miałam akurat, a teraz mam Lego Spike Prime i tu jest cała masa tych pinów, to jest właśnie klucz do sukcesu, te piny pozwolą nam połączyć robota z resztą i czy to czarne, czy niebieskie, czy zielone. Niedawno sobie też pomyślałam, że mam też huba do Lego Spike Prime, więc można by zrobić na przykład przyczepkę, która się otwiera, ale to już zostawiam miłośnikom Lego, którzy tutaj będą to tworzyć. A ja mam jeszcze dla Was jak zawsze karty pracy, więc karta pracy również do tego odcinka także tutaj do Was leci. Dajcie znać, czy korzystacie, czy się Wam podobają. Tutaj akurat w tych kartach pracy użyłam tych klocków Neuron, które Wam pokazywaliśmy. One w większości są właśnie do kupienia na stronie mentora, bo te moje, które ja mam, to pochodzą właśnie z takiego trójpaku, takiego zestawu, plus w tym zestawie jeszcze taka taśma łącząca, ona może być też dłuższa, prawda, Sylwestrze, bo tak, moja jest taka króciutka, ale właśnie widziałam, że mogą być też dłuższe, więc naprawdę, jak ja to mówię, zabawa z kodejem nigdy się nie kończy, jak o, mamy jeszcze to wszystko. O, no ty masz dłuższą, no tak, właśnie. I ta taśma łącząca naprawdę są świetne, bo pozwalają nam rozbudowywać tak, że kodej gdzieś tam bardziej jest pobocznie, tak, a dodatkowe czujniki mogą być dalej. Tak, tak. I dodawać ich coraz więcej. Co ja tu jeszcze miałam dodać, Sylwestrze? Jeszcze chyba link do testu. Czy to już czas? Nie, to jeszcze. Poczekaj, bo teraz ja. Tak, więc obiecaliśmy... Tak, creme de la creme. Obiecaliśmy prezenty na koniec, że będziemy dawali, pokazywali. Słuchajcie, to ja Wam pokażę coś, co zrobiłem do kodeja i takich rzeczy będzie więcej się pojawiało, ponieważ słuchajcie, wszystkie szkoły podstawowe teraz mają lub mają mieć drukarki 3D, tak, te, które wzięły udział w programie Laboratoria Przyszłości. Więc słuchajcie, możecie rozbudowywać sobie Cody Rocky o dodatkowe elementy. I ja zawsze lubiłem, jak ten Cody Rocky spychał jakieś kubki i inne rzeczy i zwróćcie uwagę, teraz to pokażę do ekranu, zaprojektowałem do niego, korzystając też z elementów na Thingiverse, bo to będą elementy, między innymi to będzie element z Thingiverse, to są klocki Lego, słuchajcie. Można użyć, jeżeli się je ma, a jeżeli się ich nie ma, to można wydrukować i to też Wam daję razem z spinkami. Za chwilę wyrzucę Wam link do katalogu, gdzie to wszystko jest. Jest to połączone i jest to normalnie spychacz do kodeja. Ten kodej będzie jeździł i może nam przestawiać różne rzeczy, elementy. Tak więc zwróćcie uwagę, konstrukcja naprawdę prosta za pomocą właśnie takich klocków. Ja teraz wyjmę jeszcze raz. On jest podłączony po prostu do boku. I takich rzeczy będzie też pojawiało się więcej, więc słuchajcie. Ja już to odkładam na bok, biorę się za link, który mam dla Was przygotowany i już Wam ten link wrzucam. Tak więc można sobie pobierać z katalogu, drukować, są to pliki STL, więc pójdą na każdej drukarce i takie rzeczy naprawdę, o takie rzeczy można tego kodeja między innymi rozbudowywać. Tak więc słuchajcie, zachęcamy Was do tego. No i dobrnęliśmy do końca w tym sezonie 10-godzinnego kursu. Słuchajcie, jeszcze raz, dzisiejsza literka to... I, jak Jolanta. Dokładnie. I teraz słuchajcie, ci, którzy mają literki po kolei poukładane, to już hasło mają. A hasło jest, ja dam link najpierw do tego, do czego jest hasło, a hasło jest, słuchajcie, do tej strony, do której wstawiam Wam link, czyli strony z certyfikatem.
Ale nie martwcie się, ci, którzy nie mają linku, tak, to mogą albo obejrzeć wszystkie nagrania, link wrzucałem wcześniej do nagrań tu na Click Meeting, albo zdać test u Jolanty. Właśnie. Już momencik, już pożyczam sobie tutaj mój kod. Już. I zaraz będziecie mogli podejść do waszej matury z Kodroki. To tak teraz poszło. Poszło. To już chyba wszystkie linki mamy. Daliśmy literki, daliśmy spychacz. Sylwester obiecał, że mi wydrukuje. Dobrze. Tutaj mamy przyczepkę, kartę pracy. Czyżby to był koniec? Ale zleciało. Dokładnie. Jeżeli macie jakieś pytania, to teraz jest ten czas na Q&A. Śmiało pytajcie. Wspomożemy jak możemy i zachęcamy naprawdę. Ostatnio na koncie Cody Rocky można było zobaczyć filmik od Jolanty z zajęć. Powiem tak, zainspirowała mnie, zawsze robię zdjęcia, więc dzisiaj nagrałem kilka krótkich filmików, zmontowałem to InShotem, którego nauczyłem się od Dawida Łasińskiego, którego serdecznie pozdrawiam, kiedyś na jednej z konferencji. I też będzie niebawem filmik z moich dzisiejszych zajęć z Cody Rocky. Tak więc słuchajcie, robot naprawdę świetny. Ja pracuję na nim już któryś rok z rzędu. Prowadzę na nim robotykę przede wszystkim, słuchajcie, w klasach młodszych, czyli w klasach 1-3. Daję radę z klasami starszymi, też nie ma problemu. Ale też do starszych mam emboty, więc oni mogą też już trochę bardziej się bawić w metalowe i delikatne części. Tak? Cody Budowanie. Rocky. Cody Rock jest bardziej odpowiedni. No to budowanie to tak z embotem to jest tak średnio, bo... Budujesz i masz. Raz budujesz i masz. Tak, ja pamiętam, mi pierwszego mąż składał. Pozdrawiam. A widzisz, a moje emboty składały dziewczyny. I poradziły sobie, tak, szósta klasa albo piąta wtedy. Nie, i poradziły sobie o wiele lepiej niż chłopcy. To był chyba mój pierwszy robot właśnie, który przyszły i to po prostu pierwszego właśnie mąż mi składał, ale zawsze powtarzam dzieciakom, że to jest M-Bot, kuzyn Kodeja, bo Kodej ma wielu kuzynów i także klocki Neuron to też takie kuzynostwo troszeczkę z jednej rodziny i można je spokojnie naprawdę łączyć. Naprawdę, słuchajcie, polecam, te neurony są świetne, a w połączeniu z Kodejem... To jest magia. No ja na Kodeju pracuję codziennie mam zajęcie z dzieciakami i naprawdę tam się dzieją cuda, jak robimy tory przeszkód, one spadają, potem się podnoszą, przesuwają przedmioty i to jest po prostu bardzo trwałe, fajne, dużo rzeczy można z tym zrobić. Ja prowadzę na tym cały cykl zajęć i jeszcze nie widzę końca po prostu, a z Lego i Neuronem to już w ogóle końca nie widać. Ja tylko powiem, Jolanta, bo ty nie masz podglądu na Facebooka, a ja mam, że twój mąż śpi. Dostałem taki od Sylwii tutaj info. Tak, tak, czyli pozdrowienia nie dotrą. No dobra, może słuchajcie. Córka przekaże. Przegadaliśmy wszystko. Mam nadzieję, że udało wam się pobrać linki. Jeżeli nie, to pamiętajcie, że możecie po pierwsze pisać z prośbami i pytaniami wszelakimi przez oficjalny profil na Facebooku Cody Rocky Polska. Możecie zaczepić mnie lub Jolantę tak na Messengerze, ewentualnie pytać na grupie Zainspirowani, która jest taką grupą dedykowaną, też mentorową i tam zawsze będziemy starać się odpowiedzieć na pytanie. I miejmy nadzieję, że spotkamy się jesienią. Będziemy z Jolantą szykować kilka niespodzianek, ale przede wszystkim będziemy też starali się dać wam taki pakiet, słuchajcie, pod to, czego wszyscy będą teraz szukać, czyli Laboratoria Przyszłości. Będziemy, taka mała zapowiedź, będziemy starać się połączyć zarówno wydruk 3D, tak, czyli druk 3D z tym programowaniem z Cody Rocky, ale nie tylko, bo ogólnie sam mBlock ma mBlock dość duże możliwości. Czy hasło otrzymam na adres e-mail, Jan pyta, Jolanta, jak sprawdzisz test, to tak będzie. Tak, przesyłamy rozwiązany test, ja sprawdzam, jeżeli zaliczony, odsyłam hasło i
jeszcze raz postaram się wysłać link właśnie do tego generatora, jakbyście panie Janie, że tak powiem. Bardzo dobrze. To cieszę się, że działa, bo się bałam, ale super, super. To już mamy pierwszego studenta Akademii Kodiroki, pana Jana. To nie studenta, to już jest absolwent. O, byłem na każdym webinarze, no tak, to jest tutaj doktorat z Kodeja. Tak więc pierwszy absolwent. Gratulacje. Gratulujemy. Tak więc dokładnie. Na tym, zgodnie z tradycją, jeżeli się spotkamy na jakimś konferencji czy czymś innym, to oczywiście będziemy świętować również kawą na przykład. Kawą. Kawą. Przepchaną przez spychacz tutaj. Prosto tak. Do rąk. Dobra, słuchajcie, to bardzo wam dziękujemy. Przypominam, że to wszystko jest na YouTubie dostępne całkowicie za darmo i możecie z tego korzystać cały czas, ponieważ tak jakby i taki jest nasz motyw przewodni, żeby te rzeczy były dostępne za darmo. Niezależnie, czy kupiliście Kodiroki bezpośrednio na przykład od mentora, czy w jakiejkolwiek innej dystrybucji, jak na przykład Nowa Szkoła, czy inne, to robimy to dla was, tak żebyście używali tego robota w szkołach własnych, ponieważ wierzymy z Jolantą, że to jest naprawdę świetny robot. Nam się dobrze z nim pracuje i naprawdę, powiedzmy, patrząc na to, co mamy dostępne, jest to jedno z fajniejszych rozwiązań i bardzo rozwijających, ponieważ sam Kodiroki, chyba już nie musimy przekonywać nikogo, sam Kodiroki posiada gigantyczne możliwości i jest też na tyle prosty, że ten etap wejścia w programowanie robota może być stosunkowo niski, a potrafi też pokazać pazura, co mam nadzieję pokażemy jesienią, bo tam pewnie pojawią się węże, jak to mawiają, pytony i tym podobne. Jolanta już się boi. Aż chyba ją zamroziło mi na kamerce. O, już. Dobra, słuchajcie. Dziękujemy wam bardzo. Miłego wieczoru wam życzymy. Dokładnie. I miejmy nadzieję. Ja już się boję. Do zobaczenia jesienią. Do zobaczenia.